Depresja jest coraz poważniejszym problemem, jeśli chodzi o wszystkie kraje wysoko zaawansowane, cywilizacyjne, więc także Polskę. I ta częstość występowania depresji narasta. Być może w tej chwili już sięga około 10% osób tak każdego roku, a w ciągu życia oczywiście ta szansa zachorowania na depresję jest znacznie większa. Depresja jest stanem długotrwałego, czyli trwającego więcej niż 2 tygodnie obniżenia nastroju. Wtedy nic nie cieszy, nic nie interesuje. Jest bardzo trudno znaleźć motywację do jakiejkolwiek aktywności. Bardzo często występują zaburzenia snu, często też lęk, drażliwość, niepokój. I to są takie objawy typowe depresji, natomiast bardzo często jest tak, że na przykład w grupie mężczyzn takim głównym objawem bywa właśnie drażliwość i złość, i wybuchy niekontrolowanej złości, a niekoniecznie te podstawowe objawy typu smutek. Depresja jest stanem choroby całego organizmu, to znaczy nie tylko psychiki, w sensie, że jest smutno, ale także obejmuje ciało. Często towarzyszą jej choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca. W związku z tym także pod względem takiego stanu ogólnego zdrowia jest niezwykle obciążającą okolicznością. W związku z tym trzeba ją leczyć. No też ważną konsekwencją depresji może być popełnienie samobójstwa.